Zakres robót obejmie m.in. budowę chodnika, który połączy małą wieś z Belskiem Dużym. Komfort jazdy poprawią nowa nawierzchnia, przebudowane zjazdy i zatoka parkingowa. Jest to ostatni z trzech etapów przebudowy tej drogi na terenie gminy Belsk Duży. Wydaje się, szanowni państwo, że to była potrzeba zgłaszana przez mieszkańców i tu w tym momencie chcę bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę z panem wójtem. Chcę podkreślić, że o tej inwestycji rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Ona doczekała się realizacji. Staramy się dotrzymywać słowa. Jesteśmy gminą, której potrzeby transportowe, przewozu bardzo wzrosły. Są firmy, które praktycznie przepuszczają nam przez gminę po kilkaset samochodów dziennie. Bezpieczeństwo, szczególnie w sezonie jesiennym, gdy mamy dużo pracowników sezonowych, dużo ludzi chodzi do firm na pieszo, dużo osób pracuje w gospodarstwach sadowniczych i chodzi po zakupy do Breska i ten chodnik naprawdę był bardzo, bardzo potrzebny. Gmina Belsk Duży stawia również na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Dzięki projektom, które złożyliście państwo w ubiegłym roku w budżecie obywatelskim Mazowsza, w tym roku wykonamy doświetleń w 6 miejscach przejść dla pieszych. Wiem, że i w tym roku państwo składaliście projekty i na pewno one będą realizowane. Projekty z budżetu obywatelskiego wynikają zawsze z potrzeb mieszkańców, więc staramy się podchodzić do nich poważnie, realizować kompleksowo, tak żeby było wygodnie korzystać, przechodzić przez drogi wojewódzkie państwa mieszkańcom. Umowa na remont drogi jest efektem współpracy samorządu Mazowsza i gminy Belsk Duży. Gmina Belsk Duży przygotowała dokumentację projektową i przekazała ją do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a władze Mazowsza sfinansują realizację inwestycji. Koszt realizacji to 3 400 000 zł. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, która na zakończenie robót budowlanych ma 14 miesięcy.